Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uczestnicy dzisiejszej sesji. Ostatnie w tym roku moje sprawozdanie za okres międzysesyjny zawierać będzie wydane zarządzenia, planowane przetargi i lokowanie na sprzedaż mienia komunalnego oraz sprawy różne. W okresie sprawozdawczym wydano 15 zarządzeń, w tym 10 o charakterze finansowym i 5 administracyjnych. W zarządzeniu numer 101 dokonano zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz uruchomiono rezerwę ogólną. Na podstawie pism wojewody dolnośląskiego powiększono dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o 54 648 zł, sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o 11 tysięcy zł, dofinansowanie zasiłków stałych o 1800 zł, natomiast pomniejszono wydatki i dochody na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o 700 zł, dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne o 200 zł, dofinansowanie składek na ubezpieczenie świadczenie pielęgnacyjne o 40 zł. Dokonano wykorzystania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z imprezami integracyjno-promocyjnymi w Szostawie Wielkiej, Małej, Kamieńcu, Nadolicach Wielkich i Radowicach o 4900 zł. Wsparcie wydania kalendarza promocyjnego w Radowicach 2000 zł. Usługi związane z przejęciem gruntu pod sieciami wodnymi i kanalizacyjnymi 1900 zł. Zakup materiałów do świetlicy w Wierzchowicach 1100 zł. Transport dla sołtysów na konferencję 800 zł. Zakup materiałów do świetlicy w Krzykowie 500 zł. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej wymusiła doprecyzowanie instrukcji w sprawie ewidencji kontroli druków ścisłego zarachowania oraz instrukcji w sprawie ewidencji poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy. W tym celu wydano w tej sprawie zarządzenia nr 103 i 104. Do załączeń dołączono załączniki i zobowiązano pracowników merytorycznie za te sprawy odpowiedzialnych do zapoznania się z tymi zarządzeniami, instrukcjami i przestrzegania. Kontrola ta również wykazała, że w 2011 roku błędnie naliczono czynsz dzierżawny wobec 6 podatników. Korekta naliczeń spowodowała, że należało wyegzekwować od tych osób 55,31 zł należności głównej z odsetkami. Wobec tego, że zaszło uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji, skorzystałem z uchwały Rady Gminy z sierpnia 2010 roku, uważając zarządzeniami numer 107 do 112 te należności. Kolejne zarządzenie o charakterze finansowym dotyczy wyłożenia częściowego w kwocie 2725 zł 84 grosze jednego z rolników naszej gminy, który na skutek intensywnych opadów w bieżącym roku poniósł olbrzymie straty w uprawach. Straty te specjalnie powołane przez wojewodę dolnośląskiego Komisji
oszacowano na ponad 128 tysięcy złotych. Przy realizacji inwestycji pod tytułem budowa węzła kanalizacyjnego w gminie Czernica, pełniącego funkcję punktu przerzutu ścieków do Wrocławia, ubiegamy się o dofinansowanie z środków unijnych z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponieważ powołanie pełnomocnika do spraw realizacji projektu i jednostki realizującej projekt na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie jest dodatkowo punktowane, co daje większe prawdopodobieństwo dofinansowania, zarządzeniem numer 105 i 106 powołałem te jednostki na okres realizacji projektu. Pełnomocnikiem został pan Marek Żelazny, inspektor do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za wdrożenie projektu oraz monitorowanie jego realizacji. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków pełnomocnika zawiera załącznik do zarządzenia nr 105. Skład jednostki realizującej projekt zarządzeniem 106 powołano 7 pracowników, w tym kierownika tego projektu, to jest pana Piotra Golusa. Zarządzenie zawiera dwa załączniki. Załącznik nr 1 określa regulamin organizacyjny jednostki realizującej projekt i schemat organizacyjny, natomiast załącznik nr 2 ustala zadania jednostki realizującej projekt. Zarządzenie nr 114 ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizacji zadań publicznych gminy na 2014 rok. Do zarządzenia dołączono 5 załączników. To jest treść i warunki konkursu, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, regulamin pracy komisji konkursowej, oświadczenie członka komisji konkursowej, karta oceny formalnej i karta oceny merytorycznej. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie w wysokości 225 tysięcy złotych na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, kulturę, sztukę i ochronę dóbr kulturalnych oraz tradycji. Ostatnie zarządzenie zdane w tym roku dotyczy powołania komisji do zbioru, który już nastąpił 24 grudnia, budowy oświetlenia drogowego na Dolicach Małych i Krzychowej. Jeśli chodzi o planowane przetargi i lotowania, te, które już ogłoszono, dotyczą sprzedaży 3 działek pod zabudowę mieszkaniową w Dobrzykowicach. Dodam, że 20 grudnia minął termin składania ofert. Jedna osoba zgłosiła udział, wpłaciła wadium na jedną z działek. Planowane przetargi to 2 lutego przyszłego roku pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki na Dolicach Małych przeznaczonej pod magazyny składy działalność produkcyjną. Cena wywoławcza 3600 zł. 3 lutego pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Szumstarej Małej. Jest to działka i obiekt po panu Spiwie. Cena wywoławcza zostanie ustalona po aktualizacji operatu. 4 lutego pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Dobrzykowicach pod budownictwo jednorodzinne. Cena wywoławcza 65 265 zł. I 5 lutego również przetarg ustny nieograniczony na działkę w
w Dobrzykowicach przeznaczoną pod budownictwo jednorodzinne. Cena wywoławcza 84 623 zł. Miesiąc grudzień upłynął na spotkaniach z Mikołajem, spotkaniach wigilijnych z okazji świąt Bożego Narodzenia. Spotkania z Mikołajem organizowały Rady Sołeckie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w ramach projektu systemowego Aktywni Potrzebni. Tym razem w sołectwach Wojnowice, Ratowice i Gajowice. Spotkania wigilijne przedświąteczne odbyły się we wszystkich placówkach oświatowych. W wielu przypadkach towarzyszyły im pięknie przygotowane jasełka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu gminnego przygotował 20 grudnia konferencję z okazji zakończenia projektu. W projekcie tegorocznym wzięło udział 14 uczestników, nabywając nowe umiejętności. Po raz kolejny pracownicy GOPS-u przygotowali wigilię dla osób samotnych, starszych z naszej gminy, która cieszyła się dużą frekwencją i zawierała m.in. część artystyczną w wykonaniu uczniów oraz zespołu ratowniczego. Zorganizowano również opłatek dla członków partnerstwa lokalnego. Na uwagę zasługuje także fakt, że kapituła dolnośląska wytypowała trzech najlepszych pracowników socjalnych na Dolnym Śląsku. Wśród wyróżnionych znalazła się pracownica naszego GOPS-u, to jest pani Agata Wojtaszewska z Ratowic. To jest to duże wyróżnienie dla naszego GOPS-u. Znaczące wydarzenia to wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy dnia 12 grudnia oraz narada z sołtysami, która miała miejsce 17 grudnia. Ważnym wydarzeniem również był 6. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego zorganizowany w Szkole Podstawowej w Kamieńcu z udziałem tańcerzy z różnych stron kraju, w tym także pary mistrzów polskich. Para ta będzie występowała od przyszłego roku już u pana Pilkowskiego. Będzie związana właśnie z tym klubem tanecznym. Dodam, że w tym roku, w tym miesiącu mieliśmy również kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kontrola ta się zakończyła. Takie kontrole przeprowadzane są raz na 4 lata. Dziękuję za uwagę.